W zadaniu kolejnym będziemy mieli zapisać liczby w kolejności od najmniejszej do największej. Czyli jeżeli tutaj w podstawie, zauważcie, mamy dwójkę, no to popatrzmy sobie na funkcję o wzorze y równa się 2 do x. Wówczas wiemy, że ponieważ a, czyli podstawa, jest większa od 1, no to wiemy, że ta funkcja będzie na pewno funkcją rosnącą. Czyli przyrównajmy, czy porównajmy sobie teraz to, co mamy w wykładnikach. No mamy tutaj pierwiastek z dwóch, a zauważcie, że pierwiastek z dwóch, to możemy sobie obliczyć, to około 1,41, tutaj napiszmy. Mamy pierwiastek z trzech, też sobie sprawdźmy, czyli pierwiastek z trzech to 1,73 w przybliżeniu. No czyli tak, tutaj jeżeli mielibyśmy porównywać, to tu mamy jedną całą i jedną drugą, tu mamy jedną całą i dwie piąte. Czyli tu jeżeli mamy tą jedną całą i jedną drugą, to znaczy, że mamy 1,5, tu mamy dwie piąte, czyli 0,4, czyli mamy 1,4. No to jeżeli teraz spojrzymy, no to to będzie liczba najmniejsza. Czyli mamy najpierw tak, 1,4, większa będzie 1,41, następnie mamy 1,5, no i następnie mamy 1,73. Czyli tak, 1,4 to będzie 7 piątych, 1,41 to był pierwiastek z dwóch, następnie mamy 1,5, czyli to były 3 drugie, no i jeszcze pierwiastek z trzech. No i możemy teraz to sobie już uporządkować, czyli mamy tak, 7 piątych to będzie 2 do 7 piątych, tutaj będzie 2 do pierwiastka z dwóch, 2 do 3 drugich oraz 2 do pierwiastka z trzech.